Wojciech Jankowski, witam Państwa serdecznie. Studio Lwów, audycję realizuje Karina Wysoczańska. Nadajemy z redakcji Kuriera Galicyjskiego ze Lwowa. Spotykamy się w dniu pochmurnym we Lwowie, nie wiem jak w Warszawie i jak w Krakowie, i smutnym, ponieważ 9 lat temu miała miejsce katastrofa, w której zginął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i wiele osób ważnych dla państwa polskiego. Dzisiaj, dlaczego mówimy o tym w audycji nadawanej ze Lwowa, bo dzisiaj, tak jak co roku w tę smutną rocznicę, w Katedrze Łacińskiej zostanie odprawiona msza święta w intencji ofiar katastrofy w Smoleńsku. Mówiąc o Smoleńsku i o tematach ukraińskich, warto również dodać, że Wasyl Bodnar, wiceminister spraw zagranicznych, wspominając ofiary tragedii z 10 kwietnia, stanowczo oświadczył, że Rosja musi odpowiedzieć za katastrofę smoleńską. Zacytuję Państwu, nie trzeba znać ukraińskiego, żeby to zrozumieć. Wieczna pamięć prezydentu Polski Lechu Kaczyńskiemu i wszystkim żertwom smoleńskiej tragedii. Rosja ma odpowiedzieć, czyli Rosja ma odpowiedzieć. Tak napisał na Twitterze Wasyl Bodnar, a słuchacze i czytelnicy Kuriera Wnet z pewnością pamiętają, że w ostatnim numerze był wywiad Pawła Bobowicza z Wasylem Bodnarem, a Kurier Galicyjski w kolejnym numerze przedrukował ten wywiad również. Z tematów związanych z tragedią smoleńską warto również wspomnieć o tym, że Anna Walentynowicz, która zginęła 9 lat temu w tej katastrofie, ma swoją tablicę pamiątkową na Ukrainie. W uroczystości wziął udział również wnuk Anny Walentynowicz, poinformował o tym Jarosław Kowalczuk z Ukraińsko-Polskiego Kulturalno-Oświatowego Centrum imienia Tomasza Sosnkowskiego w Równem. Uroczystość odbyła się we wsi Sadowe, która kiedyś nazywała się Sinne. To wydarzenie odbyło się m.in. dzięki wsparciu konsulatu polskiego w Łódzku. Lwów na fali w Radiu Wnet. A teraz przechodzimy już do tematów aktualnych, aktualności ze Lwowa i nie tylko, ale oczywiście Ukraina żyje wyborami prezydenckimi. Paweł Bobołowicz w porankach Radia Wnet regularnie mówi o tych sprawach. Dzisiaj również w poranku mówił, a ja idąc tutaj myślałem o tym, jakie jest niskie ciśnienie, jak boli mnie głowa. Chmury dzisiaj są wyjątkowo nisko nad Lwowem. Nawet zastanawiałem się, czy zahaczają o kopiec Unii Lubelskiej, czyli jak teraz mówią Ukraińcy, o wysoki zamek. A wszyscy narzekają na złe samopoczucie, dlatego idąc do pracy na ulicy Kopernika odwiedziłem pobliską kawiarnię, żeby napić się kawy i zadałem pytanie, a na kogo pani będzie głosowała? Pani zadała pytanie, na kogo ja będę głosował? I wtedy pomyślałem, że jeżeli chodzę zawsze z dyktafonem w kieszeni, to po co mam ze sobą ten dyktafon? A więc wyciągnąłem sprzęt do rejestracji dźwięku. Ну, на цей раз я буду голосувати за Порошенка. А чому? Тому що із двох кандидатів я віддаю перевагу більше Порошенку. А ваші знайомі за кого будуть голосувати? Ну, з тих, кого я питала, то також за Порошенка. То як думаєте, Львів, цілий Львів підтримує Порошенка? Ну, тут важко сказати. Не можу сказати, але надіюся, що підтримують. А спочатку за кого ви голосували? Це секрет. А чому не хочете сказати? Ну, спочатку я голосувала за Гриценка, а тепер я надіюся, що інші люди, які віддавали свої голоси там Тимошенко, Гриценку та іншим кандидатам, що на цей раз вони вирішують все ж таки віддати їх Порошенку. А ви знаєте, що Гриценко зараз підтримує Зеленського? Ну, я підтримую тепер Порошенка. Добре, дякую. Гарного дня. А кава вже є? Є.
Poza rozmową oczywiście zapytałem, czy kawa już jest gotowa. To była rozmowa przy porannej kawie. Ta pani nie chciała powiedzieć, jak się nazywa. Chyba trochę się zawstydziła, ale udzieliła krótkiej wypowiedzi, krótki sondaż przeprowadziłem. Generalnie pani jest za Petrem Poroszenką. Powiedziała, że ona i wszyscy znajomi, nie wie czy cały Lwów, ale wszyscy znajomi są za Petrem Poroszenką. W pierwszej turze głosowała na Hrycenkę i ma nadzieję, że Petro Poroszenko wygra. W każdym razie takie nastroje panują w kawiarni Żywy i Chlip, gdzie również można zjeść pyszne ciastka i świeże bułki. Dzisiaj na początku naszej audycji mówimy o aktualnościach. Jedna z nich jest taka, że wczoraj odbyła się prezentacja książki Jarosława Abramowa Neverlego, profesor Wacław Szybalski o Lwowie, genach, istocie życia i noblistach. W drugiej części naszej audycji Anna Gordijewska będzie z naszymi gośćmi rozmawiała o życiu wielkiego profesora Szybalskiego z Lwowa, a my przechodzimy do kolejnego ważnego wydarzenia. Nowy ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie odwiedził Lwów, odwiedził konsulat generalny, spotkał się również z przedstawicielami organizacji polskich na Ukrainie. Muszę powiedzieć, że miejscowi Polacy są zadowoleni, z dużą sympatią przyjęli to spotkanie, ponieważ nowy ambasador dostał nominację 8 marca i już 8 kwietnia, miesiąc później, był we Lwowie, aby spotkać się z miejscowymi Polakami. Ja uważam, że to jest jedna z najciekawszych stolic z punktu widzenia polskiej dyplomacji. Tutaj mamy do czynienia i z szansą zasadniczej transformacji na obszarze poradzieckim. Jest to państwo, które chce dołączyć do grona, do rodziny państw europejskich, do społeczności transatlantyckiej. Dla sąsiadującego państwa, dla Polski, miałoby to zasadnicze znaczenie w perspektywie transformacji pozostałych państw poradzieckich w ogóle. To jest państwo, które dzisiaj stawia czoło militarnej agresji tej siły, która właśnie próbuje powstrzymać transformację demokratyczną, wolnorynkową. Losy tej konfrontacji mają dla nas zasadnicze znaczenie i to jest jedna z ważniejszych moich zadań, udzielenie wsparcia państwu ukraińskiemu. Polskość jest tak silnie zrośnięta z dziedzictwem ukraińskim, że trudno sobie wyobrazić, aby jakikolwiek dyplomata polski pracujący na Ukrainie, czy to w Kijowie, czy w Charkowie, czy w Odessie, czy w Łódzku, Lwowie, czuł się zobowiązany i nie czuł w swojej misji szczególnej odpowiedzialności za wsparcie kultury polskiej, dziedzictwa polskiego materialnego, niematerialnego, stowarzyszeń Polaków i to będzie też z pewnością bardzo istotny element mojej misji. Bardzo pozytywne, bardzo dziękuję za to spotkanie. To była opowieść i o aktywności zespołów tańca i pieśni i sportowych i tych towarzystw, które zajmują się opieką nad zabytkami, w tym cmentarzami i działalność teatralna i działalność dziennikarska, prasowa, ogromny bodziec, tak powiedziałbym, no, przeżycie imponujące dla człowieka, który tutaj zaczyna dopiero pracę, zetknięcie ze środowiskami, które od kilkudziesięciu lat, niekiedy bardzo trudnych warunkach i materialnych, i politycznych, rozwijają Polskę. Z pewnością wiele takich elementów, które jako wzorzec dla każdego urzędnika mogłem tutaj odebrać. Nowy ambasador Polski w Kijowie spotkał się z przedstawicielami polskich organizacji, a na koniec udzielił kilku odpowiedzi na pytania polskim mediom ze Lwowa. Wśród nich znalazło się pytanie o plany na najbliższy rok. Najważniejsze święto to jest święto 3 maja. Będziemy urządzać przyjęcie 23 maja w Kijowie. Oczywiście święto niepodległości 11 listopada, oczywiście święto Wojska Polskiego, ale w tym roku mamy też wiele rocznic. Tutaj wspominaliśmy na spotkaniu 450-lecie Unii Lubelskiej. Z mniejszych, ale bardzo ciekawych to są rocznice stowarzyszeń różnego rodzaju, na przykład Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców na Ukrainie obchodzi 20-lecie, ale też tutaj zespoły taneczne, teatralne, które tutaj były reprezentowane, też obchodzą w tym roku okrągłe rocznice, w których chcielibyśmy uczestniczyć. Będziemy też chcieli angażować też społeczność ukraińską, jeśli mówimy o wsparciu dla rodzin przetrzymywanych nielegalnie obywateli Ukrainy na terytorium Rosji, czy to żołnierzy ukraińskich, czy Tatarów krymskich. Wspieramy te społeczności, kiedy organizujemy Dzień Dziecka, czy inne nasze święta. Opieka nad zabytkami, opieka nad cmentarzami, nad tym ogromnym dziedzictwem, w którym Polska uczestniczyła.
Tak było w czasie spotkania z nowym ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, Bartoszem Cichockim. Kolejne ważne wydarzenie w wykonaniu zespołu reprezentacyjnego artystycznego Wojska Polskiego w pierwszą niedzielę kwietnia w Katedrze Lwowskiej robrzmiały śpiewy historyczne Juliusza Ursyna Niemcewicza w opracowaniu twórczym i pod batutą wybitnego polskiego kompozytora Krzesimira Dębskiego. Było to premierowe wykonanie tego utworu, a prapremiera miała miejsce na początku roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Cytuję Państwu tekst Anny Gordijewskiej, który niebawem będzie w portalu Kuriera Galicyjskiego i będzie w najbliższym numerze. Anna Gordijewska będzie dzisiaj prowadziła wywiad w drugiej części audycji, a była również na miejscu, była świadkiem tego wielkiego wydarzenia i rozmawiała z Krzesimirem Dębskim. Po kongresie wiedeńskim, a właściwie po wojnach napoleońskich, straciliśmy niepodległość i był taki poeta, historyk, Ursyn Niemcewicz, i pomyślał sobie, że musi coś zrobić w tej sytuacji. Dla pokrzepienia serc napisał wierszem historię Polski. Straszną kolumbrynę. To jest po prostu dzieło takie. I z przeznaczeniem do wykonania w smutne wieczory zimowe czy jesienne. Do tego poprosił kompozytorów ówczesnych, najwybitniejszych, żeby napisali muzykę w prostym układzie na fortepian, albo na klawesyn, albo szpinet, kto co miał w domu. I ludzie sobie grali to wieczorami. Nie było, dla młodym mówię, że nie było telewizji, nie mieli żadnych innych rozrywek, więc sobie te wiersze czytali, potem sobie śpiewali. To były proste melodie, które każda postać miała nawet i 24 zwrotki. Więc codziennie można by inną postać sobie prześpiewać i potem podyskutować, co zrobiła w historii Polski. I to olbrzymie dzieło spełniało bardzo ważną funkcję, bo się sprzedało w niesamowitym nakładzie. Kilkakrotnie były dodrukowane egzemplarze. Oczywiście były problemy z cenzurą rosyjską, no ale jakoś się okazało, że w końcu to się udało i nawet Julian Ursyn Niemcewicz zarobił bardzo duże pieniądze na tym. Czyli zrobił niesłychanie ważną rzecz dla naszej kultury i jeszcze do tego godnie zarobił. Uczmy się. Tak pracujemy dla naszego kraju. No i potem to oczywiście poszło trochę w zapomnienie, bo badania historyczne bardzo zmieniły wizerunki niektórych postaci. Ale ten tom został wydany niedawno, na stulecie niepodległości i zwrócono się do mnie, Fundacja Polaków na Wschodzie, poprosiła mnie, żebym coś z tym zrobił, żebym jakoś to przysposobił do takiego współczesnego wykonania. I tak się stało, że wziąłem się za to z wielkimi oporami, muszę powiedzieć, bo to te melodie to były bardzo łatwe w takim układzie fortepianowym. I tutaj pomyślałem sobie, że rzeczywiście przy takim dużym aparacie wykonawczym będziemy robić takie kąciki intymne, tak jakby to brzmiało w dworku, że właśnie był fortepian, tylko śpiew solo, a potem dopiero rozbudowywałem te aranżacje i dopisywałem inne melodie jeszcze, dodatkową muzykę do każdej postaci, bo po prostu technicznie tu zdradzę szczegół, no 20 zwrotek śpiewać tego samego, to jest nie sposób. To się 3 razy powtarzało i już miałem wrażenie, że teraz trzeba będzie jeszcze uciąć to bardziej dla współczesnego słuchacza, żeby było to strawne. I to tak wyszło, że trwa to 80 minut. To już tak jest bardzo dużo, myślę. I trzeba jeszcze do takich wykonania innych, to jeszcze będę skracał niestety rzecz. Od razu mówię, więc ci, którzy tu to widzieli, to mają takie naprawdę duże, opasłe dzieło, a będzie troszeczkę odchudzone. W razie śpiewaliśmy to raz i graliśmy w Warszawie w Filharmonii Narodowej. A tutaj właśnie był drugi raz, ale też słyszę, że w Filharmonii Narodowej to co to za wykonanie, prawda? Tutaj jest taka świątynia niesamowita, że tam to było fajnie, ale no, mój ojciec się urodził we Lwowie, nie znałem dziadków, nie mogłem poznać niestety, ale wiem, że tu bywali, bo przychodzili, no bo jakże miało być, żeby nie przychodzili do katedry, prawda? Żałuję, proszę Państwa, że nie mogłem tam być. Śpiewy historyczne w opracowaniu Juliana Ursyna Niemcewicza. To nazwisko wszyscy pamiętają ze szkoły podstawowej chociażby, czy średniej. Nie wiem jak teraz młodzież, bo ten program historyczny jest mocno obcinany. A opracował to Krzesimir Dębski, któremu zawsze zazdrościłem imienia, nie tylko talentu. Ze mną w studiu we Lwowie jest redaktor naczelny Kuriera Galicyjskiego, Mirosław Rowicki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
po raz pierwszy, odkąd nadajemy na antenie, więc nie debiut na antenie Radia Kurier Galicyjski, nie debiut w Radiu Wnet, ale w tej nowej odsłonie po raz pierwszy z tego studia. Kolejne ważne wydarzenie, 118. rocznica urodzin Hemara, kabaret Czwarta Rano wystąpił i byłeś świadkiem tego wydarzenia. Jakie to było wydarzenie? Znaczy, to było coś, proszę Państwa, niesamowitego. Mówi się, że życie człowieka ma kolor jego wyobraźni. I jaką trzeba mieć wyobraźnię, żeby sobie wyobrazić współczesny polski brawurowy kabaret w dzisiejszym Lwowie. I udało się. Takiego czynu dokonał Sławek Gowin, który nie tylko wyobraził to sobie, ale zrealizował. I stała się rzecz niesamowita. Na podwórku, gdzie prawie 20 lat swojego życia spędził Marian Hemar, w dzień jego urodzin przybyły tłumy ludzi. Poleciały, jak to ładnie powiedziała w naszym wywiadzie pani Jadzia Pechaty, baloniki poleciały w górę właśnie do Hemara. Dzielono tort. No, było coś niesamowitego. Zagrano piosenki, po czym publiczność po niedługiej przerwie na spacer ulicami Lwowa lub kawę, albo też wizytę w Pijanej Wiśni, udała się do Teatru Lalek i tam było coś, było się wspaniałe przedstawienie. Naprawdę wspaniałe, proszę Państwa. Zrobione w brawurowym tempie, z narracją właśnie Sławka Gowina. Także no, cóż, proszę Państwa, to trzeba zobaczyć. Odsyłam do krótkiego filmiku, który wkrótce będzie dostępny na stronie Kuriera Galicyjskiego. Bo nie muszę chociaż sobie z grubsza wyobrazić, jak to wygląda. A przy okazji myślę sobie, że warto, to nie był jednostkowy przypadek. Rozmawiałem ze Sławkiem Gowinem po występie i to jest po prostu jedno z pierwszych przedstawień. Następne przedstawienie będzie 18 maja i będzie poświęcone Renacie Bogdańskiej. Myślę, że nie trzeba Państwu tego już przedstawiać. Dziękuję zainteresowanych bardzo. Odsyłamy na stronę Kuriera Galicyjskiego i do gazety i proszę posłuchać, jak o tym wydarzeniu mówił Sławomir Gowin. Skład to właśnie z tego jestem najbardziej dumny, bo była kiedyś taka koncepcja dawno temu, żeby robić lwowski kabaret w oparciu o artystów polskich, inaczej powiem, wyłącznie polskich, których byśmy skądś tam przywozili, importowali, że się tak wyrażę. Ja uważałem zawsze, że to jest miasto artystów, zawsze to było miasto artystów i będzie miasto artystów i trzeba to docenić i korzystać z tego, co mamy tutaj, co tutaj się rodzi, co jest ciekawe, co interesuje się naszą kulturą i myślę, że to jest udany eksperyment, jeśli tak można powiedzieć. To jest młodzież ukraińska, która uczy się polskiego, śpiewa przez te piękne szlagiery po polsku. Wydaje mi się, że co do polszczyzny możemy uznać, że wynik jest całkiem niezły. W związku z tym jestem bardzo dumny, bardzo zadowolony z tego zestawu. Udaje się to jakoś tak łączyć, miksować po prostu artystów polskich z ukraińskimi. Udało się tak fajnie zintegrować. Następny spektakl 18 maja i to jest też spektakl właściwie, no można powiedzieć, urodzinowy. Chociaż nie chodzi tutaj o żadną konkretną osobę, ale chodzi o piękny i wspaniały utwór Czerwone Maki na Monte Cassino. 18 maja przypada rocznica. Program nazywa się Dziewczyna i Generał i jest to taki, no powiedz, wieczór opowiadający o tym wielkim i wspaniałym romansie i w ogóle wielkiej miłości generała Andersa i Renaty Bogdańskiej, którą wszyscy znamy jako Irenę Anders. Ten dzień jest szczególny, to rocznica, 75. rocznica bitwy, premiery Czerwonych Maków. Oczywiście spotykam się czasami z uwagami, czy aby to jest temat dla kabaretu. Ja uważam, że są kabarety, dla których wszystko może być tematem, jeżeli tylko potrafią sobie z tym poradzić. Nieskromnie powiem, że uważam, jakoś sobie radzimy, a przecież trzeba pamiętać, że za całą wielką armią Andersa szła cała wielka, wspaniała armia artystów i bez nich
wielu rzeczy byśmy nie usłyszeli, nie byłoby właśnie chociażby czerwonych maków, a i tej wielkiej miłości, bo przez tego się właśnie rozrodziła, że generał poznał Renatę Bogdańską. Gdzie? W teatrzyku. Więc uważam, że to całkiem dla nas wskazana i przyzwoita data, żeby się wtedy bawić, wspominać i cieszyć. 18 maja na scenie Teatru Walkowego w Lwowie, kabaret Kwartalan. Tak mówił Sławomir Gowin. Mówiliśmy o teatrzyku i teatr porzucamy, kabaret porzucamy, ale będziemy mówili o wielkich ludziach, którzy urodzili się we Lwowie. Tutaj w studiu ze mną jest Anna Gordijewska, jak Państwu zapowiedziałem, która jest lwowianką, która lepiej zna te tematy, i porozmawiamy o prezentacji książki profesor Władysław Szybalski o Lwowie, genach i o istocie życia i noblistach. A gości przedstawi Anna Gordijewska. Witam Cię, Wojtku, witam Państwa serdecznie, a moim i Państwa gościem dziś jest Stanisław Szybalski. Kosiedowski. Przepraszam, pomyślałam właśnie o profesorze Kosiedowski, tak. Oraz dwie córki, które tutaj również przybyły. Także myślę, że profesor się nie obrazi, że tak powiedziałam, bo to jest dwóch braci, prawda? Stanisław, tak, i Wacław, tak. Szybalski. I jeszcze imię takie same jak młodszy brat. No więc rzeczywiście wczoraj odbyła się lwowska promocja książki Jarosława Abramowa-Newerlego o profesorze Wacławie Szybalskim, który jest lwowianinem z urodzenia, urodzonym w roku 1921. Mieszkał we Lwowie i pracował, uczył się do roku 1944, kiedy to zmuszony został do opuszczenia miasta przed zbliżającą się Armią Czerwoną. Wyjechał następnie do Polski, tam nostryfikował dyplom, który tutaj uzyskał na Politechnice Lwowskiej w czasie wojny. Później przyjechał do Gdańska, zamieszkał w Sopocie i następnie po kilku latach pracy na Politechnice Gdańskiej, między innymi, bo w kilku miejscach pracował, skorzystał z możliwości pozostania w Danii, gdzie wraz z grupą studentów odbywał letnie praktyki studenckie. Pozostał w Danii u słynnego noblisty Nilsa Bohra. Pracował dla niego około roku i przeniósł się do Stanów Zjednoczonych szczęśliwym trafem. Cały czas ta szczęśliwa matka, gwiazda miasta Lwowa, nad nim czuwała. Udało mu się przenieść do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował w słynnych ośrodkach naukowych z noblistami. Właściwie jego odkrycia w dziedzinie genetyki predestynowały go do otrzymania Nagrody Nobla i cała jego praca była skupiona na genetyce. A jednak tego Nobla nie otrzymał. Tak, Nobla nie otrzymał, aczkolwiek prawie wszyscy z jego otoczenia tego Nobla otrzymali i jego praca była też wykorzystywana przez noblistów, więc właściwie to poniekąd pech z jego strony. A jednak otrzymał Nagrodę Nobla jego syn Stefan. Tak, co ciekawe, jego syn Stefan dostał Nagrodę Nobla zupełnie z innej jakby dziedziny, bo działał w organizacji Lekarze Bez Granic, a ta organizacja dostała Nobla za pomoc krajom dotkniętym różnymi cierpieniami. Staszku, podczas wczorajszej promocji również obejrzeliśmy wspaniały dokumentalny film. Przez kogo był zrealizowany? Film był zrealizowany przez Annę Ferenc. To jest taka autorka programów popularno-naukowych dokumentujących życie polskich naukowców między innymi. I ona stworzyła taki bardzo ciekawy dokument, który zawiera mnóstwo informacji o Lwowie, o życiu prywatnym, o dzieciństwie, o latach młodzieńczych, o perypetiach wojennych również. To wszystko oczywiście w wielkim skrócie, ale tak przedstawione w sposób tak ciekawy, że myślę, że nawet laicy, którzy nie znają biotechnologii, nie znają DNA ani genetyki, są w stanie go z dużą ciekawością obejrzeć. Trzymam w ręku tutaj książkę i na okładce jest Lwów. Są najważniejsze dachy, najważniejsze wieże i pisze tutaj Leopolis Lemberg, Lwów. Gdzie możemy kupić tę książkę? Książka jest dostępna przez internet również na stronie wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, bo została wydana przez Fundację
Fundację imienia profesora Wacława Szybalskiego, którą stworzył, żeby promować i miasto Lwów, i polską naukę, bo takie dwa cele ma ta fundacja. I fundacji udało się sfinalizować wreszcie wydanie tej ciekawej książki. Wydana została, jak mówię, przez wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Jeżeli chcieliby Państwo wejść na stronę internetową wydawnictwa, można to znaleźć przez wyszukiwarkę i otrzymać tę książkę za pośrednictwem poczty. I kupić nie tylko książkę, dlatego że tutaj widzę, że jest też możliwość obejrzenia filmu, bo tak, jest dołączona płytka, także... Do każdej książki dołączona jest polskojęzyczna wersja filmu Anny Ferenc o profesorze Szybalskim. To jest około 50-minutowy, bardzo ciekawy film. Myślę, że wczorajsza promocja pokazała, że nie tylko specjaliści od genetyki i od biochemii są zainteresowani tym filmem, ale również i Lwowianie, i Polacy jako tacy, bo przecież profesor to jest po pierwsze Lwowiak, po drugie Polak, patriota niesamowity, no i po trzecie wspaniały naukowiec, więc te trzy jakby aspekty w tym filmie są tutaj bardzo, bardzo ważne. Przed przyjściem tutaj do studia byłeś, Staszku, z córkami profesora Szybalskiego na cmentarzu Łyczakowskim. Kto tam jest pochowany? No właśnie, odwiedziliśmy wraz z Barbarą Hunter-Szandor, odwiedziliśmy i z Ewą Szybalską, czyli z córką i z bratanicą profesora, odwiedziliśmy grób rodzinny, ponieważ tutaj są pochowani niedaleko od Marii Konopnickiej, czyli w tej części takiej bardzo ważnej cmentarza są pochowani praprababcia profesora, dziadek profesora, który w tym filmie występuje jako osoba bardzo ważna w jego życiu, która go ukierunkowała na poznawanie przeróżnych technicznych i nie tylko technicznych aspektów życia. No i jest symboliczny grób babci, która niestety zginęła w powstaniu warszawskim, ponieważ do Warszawy wyjechała ze Lwowa, miało to być miasto bardziej bezpieczne, ale niestety okazało się, że w powstaniu ludność cywilna ucierpiała jeszcze bardziej, znacznie bardziej niż we Lwowie i zginęła tam. Więc to jest grób symboliczny dziadków i prababci. I tak jak wcześniej Państwu mówiłam, że są córki profesora Szybalskiego, Ewa i Basia, które jedna z dziewczyn rozmawia po polsku, druga dopiero się uczy, jak powiedziała, ale to jest nasza koleżanka z fachu, tak, bo pracuje również w radiu. Gdzie pracujesz? Deutsche Welle, radio, telewizja. I Wojtku, o ile ja na tyle nie władam językiem angielskim, więc przekazuję ci mikrofon, żebyś z córkami profesora porozmawiał. Tak jak Państwo wiedzą, córki profesora Szybalskiego są tutaj z nami w studio. Właściwie obydwie panie będą chyba mówiły, nie wiem jak się podzielimy. Did your father was talking about his childhood, about the period where he used to live in Lwów, about his childhood actually? Yes, my father spoke about Lwów for my entire life. I've heard about Lwów, I've dreamed of coming to Lwów, and now I'm here, and it's been a wonderful, wonderful experience. The streets of Lwów, the architecture, are just as he described them. Still, nothing has changed. It's as if it was the same time when my father lived here. I find Lwów to be incredibly beautiful, and so alive, and so many people, and young people, and it's been just wonderful. Więc ojciec mówi o tym, że Lwów był pięknym miastem, że on teraz, tutaj się nasuwa drugie pytanie, does Lwów looks like your father was talking about it? Absolutely. He described it to me many times since I was very young. And the way that I see it now, it seems to be just the same. The beautiful, beautiful buildings, the cobblestone streets,
Everything. It's beautiful. Ojciec mówił, że miasto to było piękne, wspominał budynki, architekturę i najdziwniejsze jest to, że Lwów wygląda teraz tak, jak w tych opowieściach i teraz druga córka, proszę powiedzieć, Bratanica. No już czwarty raz jestem w Lwowie i od pierwszy raz z wujem dokładnie w 2005 roku. I no, spacerowaliśmy razem przez mieście i to bardzo, no, on mi wytłumaczył, jak to było i jak moja kuzynka mówi, on ma rację, to jest może porzucić, jeszcze dodać kolory, ale inaczej to jest jak wcześniej, tak. Wspaniałe wspomnienia ojca, trzeba powiedzieć, że ile lat ma pani ojciec? To jest nieprawdopodobne. Ile ma lat? No, how old is your father? This is amazing. Yes. My father is now 97 years old and very healthy. And every year we sing Happy Birthday Stolat. And I believe that we will sing Stolat when he is 100 years old. 97 lat, niesamowity wiek. Każdego roku śpiewają 100 lat i będą tak śpiewali aż do 100. Rzadko ja powiedziałam, że siostry to nieduża pomyłka, dlatego że są cioteczne siostry. Czyli mówiłam o jeszcze, że jest brat Stanisław Szybalski. I on jest młody, on ma tylko 91 lat. I nie dopełniliśmy jeszcze ostatniego dziennikarskiego obowiązku. What's your name? Basia, Barbara, Szybalski, Ewa Szybalska. Wojciech Jankowski, dziękuję Państwu za uwagę. Anna Gordijewska. Dziękuję serdecznie. Naszym gościem był Stanisław Kosiedowski. A my żegnamy się z Państwem ze Lwowa, z redakcji Kuriera Galicyjskiego. Audycję realizowała Karina Wysoczańska. Dariusz Konkol pilnował wszystkiego w Warszawie. Za chwilę słuchacze Radia Wnet przeniosą się do Dublina. Andrzej Borysewicz pomagał przy wydaniu tej audycji i nagrywa również całość. Mirosław Rowicki był również gościem. Dziękujemy Państwu i przenosimy się do Dublina.